Cześć wszystkim! Znowu poziom 7, a to dalszy ciąg Arkanu. Przypowieść o maszynach i magii. Dobra, po małej przerwie wracamy do gry. Jedziemy dalej, ale nie tutaj chciałem wejść. Tak, więc wyjdziemy oknem. Poszukujemy statku. Więc poszukiwania możemy zacząć tutaj, rozmawiając z starym, dobrym kumplem, kapitanem Edwardem Teachem. Witaj! No, no, niech mnie kule biją, jeżeli to nie mój stary druh. Twarz znajoma to najlepsze, co mogłem teraz ujrzeć, brachu. Od czasu, kiedy ostatnio wspólnie żeglowaliśmy, nastały niewesołe dni. Kapitanie Teach, co takiego się stało? Przyjacielu, straciłem swój statek. Jednej nocy spijał się tak dokładnie, że zostawiłem go podczas gry w kości z Kilanem Drake'iem, starym wygą, który na hazardzie zna się doskonale. Ogromnie jak głupca. Straciłem mój cygański cień. Myślę, że kantował. Nie sądzę, żeby stary Drake był oszustem. No po prostu szczęście. To najbardziej fartowny wilk morski, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Stary Teach nie będzie nikogo nazywał oszustem, tylko dlatego, że kości padły po jego myśli. Być może ci pomogę, ale kiedyś przypomnę ci o przysłudze, którą będziesz mi winien. To naprawdę mi jest z twojej strony, brachu. Jeżeli będziesz kiedyś czegoś potrzebował, to nie zapomnij, starym Teachu. Dobra, dziękuję. Potrzebuję się jakoś dostać na wyspę Thanatos. Thanatos? To jeszcze bardziej szalone niż wyprawa na wyspę rozpaczy. To pewnie coś ważnego, co? Pan Bates na pewno chciałby, żebym ci pomógł. Przypuszczam, że znajdzie się parę sposobów, żeby tam się dostać. Po pierwsze, możesz kupić statek od jakiegoś budowniczego w Czarnokorzeniu. Ale to będzie cię słono kosztować. Tak, dokładnie, ma rację. To kosztuje, o ile się nie mylę, równo 50 tysięcy złotych. Więc moglibyśmy to zrobić. Za bardzo i tak nie potrzebujemy aż tyle złota. Ale są ciekawsze sposoby na zdobycie statku. Więc się przyjrzyjmy im. Możesz zagrać w kości ze starym Drake'iem, ale to twardy gość, z jego szczęściem gra tylko duże statki. Na twoim miejscu nie zaczynałbym z nim gry, przynajmniej o ile jesteś naprawdę pewien swojego szczęścia. Zresztą nie grywa z byle kim. Stary Drake rozpoznaje prawdziwego hazardzistę na 2 mile. Dobra, inne wyjście? Naprawdę wolałbym o tym nie gadać, ale to coś, o czym nie miło nawet myśleć, a co dopiero z gęby na świat wypuścić. Ale wyglądasz mi, jakbyś był w potrzebie, a ja jestem ci winien przysługę. Naprawdę docenię każdą pomoc, jakiej tylko będziesz mi w stanie udzielić. Opowiadałem ci już, jak wszedłem w posiadanie cygańskiego cienia? Nie, nic mi o tym nie mówiłeś wcześniej. Ech, to było długo przed tym, zanim się poznaliśmy. Powiedz ci teraz tę historię? No spoko. Oczywiście, cóż druhu, nim mi porządnie broda wyrosła, przepłynąłem już z jednego końca świata na drugi, od południowych wybrzeży płaczących dziewic do skutych loda północnych wód u stóp pasma gór więziennych. Nie było mórz, których bym nie zwiedził, a większość z nich widziałem nawet dwukrotnie. No dobra, mów dalej. W owych czasach byłem pierwszym oficerem na statku paskudnego, nieokrzesanego kapitana nazwiskiem Jack Skellybone. Istne z niego był pół pirata, pół diabla. Gęby miał siną jak demon, a oddech do pary. Chlał tyle, że cała załoga modliła się o pomyślne wiatry, bo gdyby podróż zajęła nam zbyt wiele czasu, to przepiłby wszystkie zyski. Wygląda na to, że miał niezły charakterek. Święta prawda, druhu. Stary Jack był gotów się ubić, jak tylko wymyślił sobie, żeś krzywo na niego spojrzał, a blizn na gębie miał więcej niż reszta znach na całym ciele. O każdej z nich mógł opowiedzieć długą historię i nigdy byś się nie powtarzały. Twardy był, ale zawsze uczciwy dla swojej załogi, no i kochał morze, chłopcze. Niemal tak samo, jak kochał swój statek, cygański cień. Ciekawa historia. I co się z nim stało? Cóż, pewnej nocy zalewaliśmy się z wszystkimi w trupa, w kwaśnym skorupiaku, w Czarnokorzeniu i Jack opowiadał nam swoje historie. Im głębsza była noc, tym były coraz dłuższe, a my śmialiśmy się coraz głośniej. Doskonale żeśmy się bawili. I? Jack wypił odrobinę za dużo. Zaczął opowiadać o tym, jakim to on jest największym piratem na wodach Arkanum, jak to jeśli by się znalazł ktoś, kto temu by zaprzeczył, to on miałby z nim do pogadania. Wszystko po to, by mieć pretekst do bójki. Rozumiem, co się stało potem. Zaczął pluć po okolicy, wrzeszczeć na wszystkich, a jak już powywraczał
wracał wszystkie stoły w okolicy, zaczął ryczeć, że jest największym piratem, jaki kiedykolwiek żył w Arkanu. Twardszym od ryby Dirka i czarnego Sama Bellamiego, a nikczemniejszym od samego żelastego Pita. Żelasty Pit, kim on jest? Wolę o nim nie gadać, powiem jedno tyle, że żelasty Pit był najprawdopodobniejszym, najzimniejszym i najbardziej morderczym piratem, jaki kiedykolwiek żeglował. Opowiadają o nim wiele historii, a co gorsza, większość z nich jest prawdziwa. Nie żyje już od ponad 200 lat, a dobrzy marynarze dalej wolą nie wymawiać jego imienia głośniej niż szeptem. Ach tak, a co z Jackiem? Cóż, po tym jak opowiadał wszystkim, przeszła nagle ochota do picia i położyliśmy starego Jacka do łóżka. Rozumiem, że każdy pirat jest nieokrzesany, ale wie, z czego nie można dowcipkować. Wywoływanie ducha żelastego Pita to zdecydowanie jedna z tych spraw. I? Jakiś tydzień albo dwa później byliśmy na pełnym morzu, a księżyc akurat był w Nowiu, więc ciemno było jak w grobie. W pewnym momencie powiał dziwny zachodni wiatr i przywiał nam niskie chmury, gęste jak gulasz, i wtedy na burcie zobaczyliśmy inny statek. Cichy był jak grób, nieruchomy, jak zakotwiczony, miał podarte żagle i zmurszałe maszty. I wtedy usłyszeliśmy krzyk. Znaleźliśmy starego Jacka w swojej kajucie, z wbitymi dwoma sztyletami po jednym na każde oko. Na piersi miał wycięty znak złego oka, dokładnie taki, jaki żelasty Pit był zostawiać na swoich ofiarach. Wybiegliśmy, aby sprawdzić, kto jest na drugim statku, ale zniknął już, a chmury i ten dziwny zachodni wiatr razem z nim. Przerażająca historia. Z racji bycia zastępcą kapitana przyjąłem dowództwo i statek. Od tego czasu nie widziałem tego drugiego kretu i mam nadzieję, że tak zostanie. Co ma to wspólnego z płynięciem na Thanatos? Chodzi o to, że naprawdę kiedyś widziałem jego statek. Gdyby udało ci się go kiedyś zdobyć, nie narażając się jego duchowi, to miałbyś swój statek i mógłbyś nim popłynąć, gdzie by ci się żywnie podobało. No, to brzmi nieco niepoważnie. Jak znaś statek ducha? Wiele lat temu znalazłem pewną niewielką kryptą zatoczkę. Na jej plaży znajdował się bezimienny grób. Niemal bezimienny, bo był na nim wizerunek złego oka, który żelasty Pit zwykł zostawiać na swoich ofiarach. Zwijałem stamtąd w te pędy, nie szukając nawet skarbów, bo to pewnie był grób Pita, a mówią, że duchy wracają do swoich grobów. Cóż, może przynajmniej byłoby jakieś tam wskazówki. Co racja, to racja. Pozwól, że ci pokażę na mapie położenie tej zatoczki. Tak więc masz kilka możliwości. Kupno, hazard, żelasty Pit. Żadna z nich nie... mi się niezbyt podoba, ale i tak powodzenia. Dziękuję kapitanie, będę ci informować o rozwoju sytuacji. Okej. W hazardzie, jak zapewne wiecie, nie jesteśmy najlepsi. W sumie w ogóle nie znamy się na hazardzie. A kupno to taka nudna opcja. Więc poszukajmy żelastego Pita i jego statku. Albo w sumie wystarczy nam sam jego statek, tak? Dobra, to chyba jest najkrótsza ścieżka do wyjścia z miasta. Zaraz zobaczymy, gdzie jest ta zatoczka. Dobra. Gdzie to było? A, tutaj. No to spora podróż przed nami. Ale mamy czas. Do Tarantu i do zatoczki. W drogę, drużyno! Do przygody! I tak dalej, i tak dalej. Do przygody wilków. Okej. Okay. Raczej nie awansujemy prędko. Dopiero 30% mamy doświadczenia. A walki teraz losowe mało zaspokajają nasze potrzeby. Ale spokojnie. Przed końcem gry zdecydowanie zdążymy jeszcze zdobyć maksymalny poziom. A z pewnością nawet dużo więcej. A nie chce mi się zbierać z nich złota. Dobra. Dobra, a tymczasem... jak już wspominałem kilka razy, no jesteśmy już w
dalszej części wątku głównego. No już nam całkiem blisko jesteśmy końca gry. I przy okazji też chciałbym kontynuować dalej składanie tych całych ofiar bóstwom Arkanum. Ponieważ daje to całkiem fajne bonusy. Ale musimy jeszcze odnaleźć jedną lokację, w której jest jeden z tych... ołtarz. Okej, dobra. To jest jakaś łódka. Przyjedźmy się nią. Mhm. No i jest wspomniany grób. Bezimienny. Sprawdźmy okolice. Siema. Witam pana. Nie wygląda mi tyle na ducha, ile na szkieleta. Ale cóż, ma statek. Porozmawiajmy z nim, na pewno będzie bardzo przyjaznym piratem. Okej. Zobaczcie, trochę mnie już trochę boli gardło od tego gadania. Więc chyba nie będę mógł tego robić przez zbyt długo. Ale spróbujmy udawać głos pirata. Ja! Któż to łazi po mym grobie? Któż to próbuje położyć rączki na mym skarbie? Przygotuj się na śmierć, synu kozy i lądowego szczura. Nikt, kogo ujrzało złe oko starego żelaznego pita, jeszcze nie przeżył. Chwila, nie mam zamiaru niczego zabierać. Chcę tylko pomówić. Pomówić? O czym taki zawszany skrupulatna mógłby rozmawiać z duchem żelaznego pita? Żeglowałem po morzach Arkanum przez ponad 200 lat i piłem krew i zagryzałem kośćmi takich księży, jak i dziewic. Ja nie potrzebuję rozmawiać. To by rozpoczęło walkę. Daj mi chwilkę, a wszystko wyjaśnię. A coś ty do wyjaśnienia, chłopcze? Kopałeś wśród moich kości, szukając mojego skarbu. Dla pita to coś gorszego, niż gdybym cię złapał, zarzucając haczyk z moją żoną. Słuchaj, jestem tylko dlatego, że potrzebuję twojego statku. Mój okręt! Moja żona mniej mnie obchodziła od niego. Dlaczego też w imię wszystkiego, co nieczyste, miałbym oddać ci mój okręt? Gadasz bzdury i mam już tego dość. Dusza tak cierpiąca jak moja nie jest zbytnio cierpliwa w stosunku do głupoty żywych. Cierpiąca? Nie podoba ci się bycie krwiożerczym duchem pirata? Podoba ci się? Czyś głupi, chłopcze? Byłem najstarszym, najbardziej padłym krwiożerczym piratem, który kiedykolwiek żeglował po jakichkolwiek morzach. A jednak nic to zrobiłem za życia nie może nawet porównać się do tych rzeczy, jakie widziałem po śmierci. Co widziałeś? Widzę wszystkie dusze zmarłych, błąkających się po świecie. Widzę dusze wszystkich moich ofiar, które mnie męczą tak, jak ja mam męczyć żywych. Ich ból czuję każdego dnia i każdej nocy na tych cichych wodach. Ich to martwy wzrok mnie pali, gdy wciąż spoglądają na mnie ze swych mętnych otchłani. Okej, dobra. Starczy tego piratowania. Tylko to by dłuża rozmowa. Kto ci zgotował taki los? Ja sam, przelewając krew niewinnych, bezczeszcząc uświęcone miejsca i to najgorsze z mych czynów, łamiąc piracką przysięgę krwi. Już za samo ostatnie zasłużyłem na swój los, a to przecież nie wszystko. Po tym, co zrobiłem, nie powinienem się nazywać nadmienić piratem. Co ty powiadasz, że nie chcesz tu być? Nie, ale nie mam wyboru. Zostałem przeklęty, skazany na wieczne żeglowanie po morzach, nawiedzanie dusz, które wzywają mego imienia nadaremno, wzniecanie przerażenia w tych czystych sercach, sprowadzanie na dziadki koszmarów itp. itd. Czy można jakoś zdjąć z ciebie tą klątwę? Zdjąć klątwę? Dlaczego miałbyś to zrobić, chłopcze? Dlaczego ktoś taki jak ty miałby pomagać złemu duchowi starego, żelastego pita? Twój okręt, kapitanie. Potrzebny mi twój okręt. Niezła opowieść. I raczej bym w nią nie uwierzył. I gdyby w mych żyłach wciąż płynęła ciepła krew, ale niech mnie ośmierocona po dziobie. Ośmiornica po dziobie. Jeżeli nie widziałem już dziwniejszych rzeczy, może da się z tym coś zrobić. Każda pomoc bardzo ci się przyda, kapitanie. Mi się przyda, kapitanie.
nie mogę oddać mego krętu z powodu tej klątwy. Moim przeznaczeniem jest żeglowanie na jego zmarszałym pokładzie po kres dziejów. Ale wiem, jak można zdjąć klątwę, jeśli miałbyś ochotę trochę się przewietrzyć. Być może, co trzeba zrobić? Jak słusznie przypuszczam, to są trzy sprawy. Trzy naprawienia wyrządzonych krzywd, a klątwa zniknie. Okej, opowiedz mi o nich. Opowiedz mi o pierwszej sprawie. Pierwsza sprawa to proste zadanie. Tak jak mówiłem, w swoim czasie zabiłem wiele niewinnych osób, w tym dobrego, porządnego faceta zwanego Jonas Williamson. Zabiłem go dla jego srebrnych sprzączek, a przede wszystkim dla zabawy. Śmiałem się, gdy wykrwawiał się w rynsztoku, błagając mnie o oszczędzenie jego rodziny. A to było dosyć podłe, Pit. Jak masz zamiar naprawić wyrządzone w tym przypadku zło? Cóż, jego rodzina. Żyje im się od tamtej chwili ciężko. Są bardzo biedni. Będziesz musiał wykopać mój skarb razem z tymi srebrnymi sprzączkami i dać go któremukolwiek z członków rodziny Williamsonów. Znajdziesz ich trochę na północ stąd. Gdzie znajdę Williamsonów? Tutaj, na mapie. Wiem, że wciąż tam żyją. Żeglowałam tam po śmierci. Nie jest to najmilsze z okolic. Co jeszcze? Tak, nie próbuj zatrzymać sobie części skarbu. Stare klątwy nie są głupie. Jeżeli spróbujesz je oszukać, to ja wciąż będę pływał po tych morzach. Nie zapomnę o tobie, znajdę cię i nakopię ci do tyłka. Zapamiętałeś, chłopcze? To oczywiście, co z innymi zadaniami? O drugiej sprawie nam powiedz. Druga sprawa. To może być trochę trudniejsze. Na wzgórzach blisko Zatoki Morbijskiej, w małym miasteczku zwanym Woriden, była sobie świątynia. Wiele lat temu plądrowałem okoliczne wioski, wpadłem do środka, ukradłem trochę świętych przedmiotów i zbezczeszczyłem ich ołtarz. I oczywiście mnichy rzuciły na mnie klątwę. Co trzeba zrobić? Nie przejęli się świętymi przedmiotami, ale sprawy z ołtarzem chyba im się trochę... Sprawa z ołtarzem trochę ich chyba zdenerwowała. Widzisz, rozlałem nam trochę wina, piwa, może nawet się odlałem. To była długa noc, rozumiesz? Chyba rozumiem. Dlaczego mogłoby im się to nie odpowiadać? No, hymnów to oni nie śpiewali, gdy sobie poszliśmy. W każdym razie ten ich ołtarz, trzeba go wymienić czy coś. Będziesz musiał pogadać z tymi mnichami, żeby się dowiedzieć, co konkretnie rozumiesz. Oto gdzie znajdzie świątynię. Okej. A trzecia sprawa? Ostatnie zadanie będzie najtrudniejsze. Widzisz, starzejąc się zrobiłem już wszystko, co było do zrobienia. Pożeglowałem już wszędzie, gdzie można było pożeglować i zagarnąłem już wszystkie skarby, które dało się zagarnąć. Chciałem już tylko jednej rzeczy i mimo, że nie byłem nawet pewien, czy istnieje, zamierzałem się przekonać. Co to za rzecz? Bengalińskie ostrze. Co to takiego to? Bengalińskie ostrze. Bengalińskie ostrze to najbardziej przeżarta złem broń, jaką kiedykolwiek władał ktokolwiek w Arkan. Legendy mówią, że wykuto ją w krwawych ogniach bengalińskich jaskiń i że do podtrzymania ognia używano dziewic i dzieci. Ach, to okropne. Okropne to mało powiedziane. Mówi się również, że właśnie nim zagłada krwi władał. Mówi się, że właśnie nim zakłada krwi, zanim go wygnano, wyrżnął cały batalion elfich wojowników, oraz że podczas krasnoludzkich wojen klanów władał nim Lorek. Podobno tylko najgorsi ludzie nie giną od samego jego widoku. No, brzmi jak całkiem złe ostrze. Tak, chłopcze, to naprawdę złe ostrze. Chciałem go bardziej niż czegokolwiek innego na całym Arkanum. Planowałem sposoby zdobycia go. No i co się stało? Miałem wtedy załogę składającą się z 7 najgorszych, bezdusznych piratów wszelkich mórz. Wszyscy zgodziliśmy się, że to odpowiedni dla nas skarb i wszyscy złożyliśmy piracką przysięgę krwi, że podzielimy się nim porówno. I tak wyruszyliśmy na poszukiwania. W końcu pewnego dnia je znaleźliśmy wśród mrocznych bagien w bengalińskich jaskiniach. Czy dobrze to czyta? Nie. Bengalińskich jaskiniach. Teraz chyba dobrze. Dobra, co potem? Spoczywało tam od wieków. Cóż za wspaniały widok. Klinga czarna jak oneks pokryte starożytnymi runałami. Trzymałem je w dłoni, a ono do mnie przemawiało. No i co zrobiliście? My nie zrobiliśmy nic. Tamtej nocy, gdy wszyscy już spali, to przeklęte ostrze zaczęło mnie przekonywać. Mawiać mi, że moja załoga jest gotowa wszcząć bunt, pozbyć się mnie, więc zabiłem ich wszystkich we śnie. Podrżnąłem wszystkim gardło od ucha do ucha. Gdy obudziłem się rano i zobaczyłem, co zrobiłem, rzuciłem ostrze i wybiegłem stamtąd. A co z... bengalińskim ostrzem?
Zapewne wciąż tam leży wśród kości mojej pomordowanej załogi. Musi zniszczyć to przeklęte ostrze. Na dnie jaskiń, w której je znaleźliśmy, był wielki piec. Wrzuć je tam, a nie będzie więcej grozić światu. Oto lokalizacja jaskiń. A co z innymi zadaniami? Nie, to już wszystkie. Okej, dobra. Dobra, wszystko już wiem. Coś jeszcze? To wszystko, chłopcze. Pomożesz mi, jeżeli wykonasz te zadania, dajcie moje pirackie słowa, że docenimy w nim mój okręt. Jeżeli stary, jesteś... Jestem... Jest stary, ale pomoże Harkanom, nigdy nie żeglowałem nic lepszego. No dobra, zrobię to. Życzę ci powodzenia, chłopcze. Gdy tylko zrobisz to, wróć tutaj, dostaniesz statek. O, dobra. Dzięki, Pit. Okej. To mamy już co do roboty. Będzie troszkę zabawy. Szczególnie to trzecie zadanie. Brzmi fajnie. Alternatywnie moglibyśmy po prostu zabić Pita. Ale on sam ma 50 poziom, a kiedy go zaatakujemy, pojawi się jego zła załoga. Nie wiem, czy wszyscy są na 50 poziomach, domyślam się, że tak. W każdym razie walka z Pitem i jego załogą to najtrudniejsza walka w grze. Nawet ostatni boss nie jest tak trudny jak żylasty Pit. Więc nie będziemy tego robić. Może dla pokazu. Później to wrócimy, spróbuję go pokonać. Ale z pewnością chcę wykonać jego zadania, bo będą fajne. Okej, ale to już tyle w tym odcinku. Przegadałem sporo czasu. W następnym odcinku weźmiemy się za te zadania. Będziemy je po kolei robić. No i cóż, to wszystko. Na razie, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.